No dobra, jesteś w tym Iraku. Czy była jeszcze jakiś inny kraj? W Afganistanie jeszcze. Była różnica już, jeżeli chodzi o postęp, jeżeli chodzi o organizację, wyjazd i tak dalej. Ta wojna w Iraku faktycznie czegoś nauczyła polskiego żołnierza? Z mojego punktu widzenia była ogromna różnica. Pamiętam, że do Iraku ta nasza świadomość wielu rzeczy była znacznie mniejsza. Umiejętności też były znacznie mniejsze. Ja miałem okazję współpracować często z Amerykanami. I tutaj w odniesieniu jakby do tego, co szkoła nam dała wtedy, a co teraz daje, to chociażby język obcy. Pamiętam, że ja kończyłem na poziomie jedynki, czyli takim podstawowym angielskim. Teraz jest wymóg trójki, czyli ten poziom jest już znacznie wyższy. Wielu też podchorążych na to narzeka, natomiast z mojego punktu widzenia to jest bardzo dobry kierunek, bo ja to często humorystycznie opowiadam podchorążym, jak miałem pierwsze wyjazdy z Amerykanami, akurat my z saperami jeździliśmy, byliśmy odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo. Jak to oni mówili, my bierzemy na siebie ładunki, wy kule. I dochodziło do sytuacji takiej, bo oni często poruszali się na skrótach różnego rodzaju, wiadomo jak to u nich działa. No i wiele dla mnie było nieczytelnych. Przyjeżdżaliśmy na pustynię i dochodziło do sytuacji, że nawet rysowaliśmy sobie pewne rzeczy na piasku, bo nie byliśmy w stanie ustalić, o co nam wspólnie chodzi. Dla mnie pierwsze 2 tygodnie, chyba z tego co pamiętam, były ciężkie. Bardzo ciężkie, bo nie dość, że była ta kwestia językowa, to jeszcze do tego wchodziła praca na łączności, tak? Oni jechali swoim pojazdem, my swoim i face to face się nie rozumiemy, a nagle wchodzi ci jeszcze radio, więc ta sytuacja się jeszcze pogarsza. No, szybko trzeba było podgonić i tak naprawdę nauczyć się tego, czego oni od nas wymagają. A gdzie był Google Translator? Właśnie, to jest problem, że tego nie było. Nie można było sobie w trakcie odpalić i pewne rzeczy sprawdzić. I dzięki temu, że my przerobiliśmy to w ten sposób na swojej skórze, te wszystkie skróty, te wszystkie gdzieś tam ważniejsze elementy, które się pojawiały w współpracy, one już weszły w kursy te językowe, które u nas są realizowane. I moim zdaniem dużo łatwiej im dzięki temu wejść we współpracę z naszymi Masz kolegami tutaj. jakąś taką śmieszną anegdotę związaną z angielskimi albo z komunikacją z Konkretnie amerykańskim nie. żołnierzem? Konkretnie nie. Nie jestem w stanie teraz odtworzyć. No tego było tak dużo po drodze, że teraz ciężko, nawet nie wiem, będzie mi ciężko odtworzyć. Natomiast mówię, było na pewno sporo takich sytuacji, a to rysowanie na piasku to było najbardziej śmieszne dla mnie teraz, jak tak analizuję z perspektywy czasu, że były takie problemy. Szkoda, że wtedy nikt tego nie kręcił. Ale ja mówię o tym podchorążym, oni się uśmiechają. No bo taka była sytuacja, nie będziemy tutaj zakłamywać rzeczywistości. Natomiast co było bardzo budujące na końcu tej misji, to to, że po tych wszystkich różnego rodzaju operacjach, wyjazdach, które realizowaliśmy wspólnie, powiedzieli, że z nami pojechaliby na każdą robotę. I to jest to, co jest fajnym jakby wieńczeniem tej całej pracy, którą włożyliśmy. Bywało ciężko ale myślę, że ze swojego punktu widzenia z nami czuli się bezpiecznie, tak? Wszystkie przejazdy z punktu A do punktu B, my odpowiadaliśmy za to, żeby oni dojechali na miejsce cało. I tutaj w mojej ocenie tyle, ile można było, oni też to widzieli, że było zrobione. Dodatkowo, czego my się nauczyliśmy i co później bardzo mocno wykorzystywaliśmy, to kwestie procedur. Nie na zasadzie, że coś już walnie, ktoś zacznie strzelać, ty będziesz próbował tam 30 czy ileś osób zadaniować. No to jest niemożliwe. Jest hałas, jest panika, różne rzeczy wchodzą w to dodatkowe. Jeżeli nie masz jakiejś procedury takiej, która ci tą całą sytuację wystartuje, brzydko mówiąc, no to trudno jest sobie z tym poradzić. Żołnierz musi wiedzieć, że jeżeli nastąpił kontakt z tej strony, to robimy to. Nastąpił wybuch, robimy to. No, jakieś tam musi mieć warianty opracowane, tak? Ale to ty nie miałeś takich procedur, to uczyliście się tych procedur od Amerykanów? No, współpracy z nimi nie mieliśmy wcześniej, tak? Więc ciężko nam było się dowiązać do tego, co oni mają, więc musieliśmy szybko reagować na to, co w bazie nam zasugerowali. Także co oni będą robić, czego od nas by wymagali. No i my szybko szukaliśmy rozwiązań takich, żeby faktycznie zabezpieczyć ich działanie i było to profesjonalne. Więc tutaj szybkie wypracowanie procedur, ale myślę, że to finalnie zagrało, tak? No ale na pewno to przenieśliśmy na ten grunt w Afganistanie już. Dużo lepsze przygotowanie, jeżeli chodzi o to szkolenie w ramach półrocznego przygotowania przed wyjazdem.
zupełnie inna świadomość. Język się poprawił? Język się poprawił, komunikacja była zupełnie inna. Chociaż w Afganistanie mniej miałem okazji do tego, żeby współpracować z Amerykanami. Miałem sytuację taką, że miesiąc spędziliśmy w bazie takiej przy batalionie afgańskim. Że było nas tam 30 osób i praktycznie przy bazie, w bazie można tak powiedzieć, mieliśmy swój otoczony murem kawałek ziemi i tam funkcjonowaliśmy przez miesiąc czasu. No to też przyjeżdżając do tej bazy nie bardzo wiedziałem z kim mogę rozmawiać, kto zna angielski przynajmniej, żebyśmy jakąś komunikację złapali, bo tłumaczenie mieliśmy w tamtym czasie. No to wszedłem na ten batalion, pamiętam, złapałem pierwszego z brzegu zawodnika, który gdzieś tam koło mnie przechodził. Akurat trafiłem, że to był jeden z dwóch w bazie, który mówił po angielsku. I od tego zaczęła się współpraca i on jakby był naszym takim łącznikiem z nim i dowódcą tego batalionu. A jak byłeś na misjach, to dało radę trenować sporty walki jakieś? Zdecydowanie dało radę. I tutaj może się odnosi do Iraku, bo w Iraku jeszcze tego treningu było więcej, mimo że zadań było więcej. Miałem takiego kolegę, z którym jeździłem w patrolach, on akurat trenował boks, kickboxing i on mnie mobilizował w sytuacjach, jak już nie było siły po wyjazdach, bo te wyjazdy często wyglądały w taki sposób, przynajmniej ten pierwszy miesiąc pamiętam w Iraku, wyjeżdżałem na pierwszy patrol 3-4 rano, wracałem po 2 godzinach, później wyjeżdżałem, wywoziłem służbę do centrum miasta, wracałem, wyjeżdżaliśmy z saperami na cały dzień. Później przewoziliśmy służbę z miasta i jechaliśmy na ten sam patrol, więc generalnie wyjeżdżało się rano i wracało się z krótkimi przerwami w nocy. No i czasem przychodziły sytuacje, że człowiek o 12 w nocy szedł na trening, wiedząc o tym, że za 4 godziny znowu będzie wyjeżdżał. No ale jakoś byliśmy w stanie się zmobilizować i znaleźć tą chwilę dla siebie. To była taka forma rozprężenia trochę, psychoterapii? Ja wiem, czy psychoterapii, ja nie miałem jakichś tam problemów z psychiką. To jest twoja ocena. Nie miałem. Zdecydowanie nie miałem. jeden był problem, do którego się mogę przyznać. Obawa o ludzi. To jest to, co gdzieś z tyłu głowy siedzi, bo jesteś dowódcą danego pododdziału, wiesz. I chciałbyś przywieźć wszystkich tak, jak wywiozłeś. Na wiele rzeczy możesz nie mieć wpływu, natomiast to się działo z tyłu głowy i to była jedyna obawa, którą miałem, bo ja jestem zadaniowy, tak. Konkretne zadanie, wyłączam się i staram się realizować to, co zostało określone. Natomiast tutaj zawsze gdzieś to z tyłu głowy, to bezpieczeństwo ludzi zostawało i to powodowało, że człowiek cały czas gdzieś się o nich martwił i o to, żeby ich z powrotem do kraju przywieźć. Wracasz z Afganistanu i wracasz do swojej macierzystej jednostki, tak? Którą była wtedy? Kawaleria Powietrzna. Pierwszy batalion kawalerii. No właśnie, bo teraz ja cały czas dążę do tego, jak z tej kawalerii z powrotem wylądowałeś we Wrocławiu i zostałeś nauczycielem. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych w dalszym ciągu starałem się startować w zawodach judo. W związku z dużą ilością obowiązków różnego rodzaju w jednostce, te starty były już coraz mniej przygotowane. Już coraz gorzej było wystartować i jakimś komfortem walczyć. No niemniej jednak starałem się to kontynuować i też przy okazji jednych mistrzostw Wojska Polskiego, kiedy nasza drużyna wygrała z drużyną wtedy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, kierownik reprezentacji, pułkownik Mykarski przyszedł, tam zaczęliśmy się jeden z drugiego śmiać, tak? Bardziej my wtedy mieliśmy okazję do śmiania. Natomiast przy okazji tej rozmowy wspomniałem, że chciałbym kiedyś też coś zrobić w tym kierunku, który zacząłem, czyli ta Akademia Wychowania Fizycznego i może jakiś instruktor, wykładowca wychowania fizycznego by mnie interesował. No i długo nie musiałem czekać, pułkownik powiedział, że ma dla mnie miejsce. To ja mówię, że musiałbym się zastanowić. On w porządku, masz 5 minut. I tak jak powiedział, tak po 5 minutach już byłem zdecydowany, że działamy i się jakoś to potoczyło. Przy pierwszym wniosku pamiętam, że dostałem odmowę. Ale jak już wspomniałem, jestem konsekwentny i przy drugim już udało się przenieść do... Udało się, może nie udało. No wypracowałem sobie to, że przeniosłem się do jeszcze wtedy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. No i lądujesz na tej wyższej szkole, czyli do swojej... Wracasz jak gdyby do bazy wyjściowej.
No i od czego zaczynasz? No bo ja kiedyś słyszałem od starego żołnierza, starego oficera, że z tym WF-em jak jest, bo też tam trochę chodziliśmy za tym, żeby to MMA powoli wprowadzić do wojska w wersji takiej lightowej, żeby tego żołnierza też tam nie okaleczyć albo nie przemęczyć tym treningiem. Ale on mówi, że coś takiego powiedział Tomek, w wojsku jest tak, że jak jest jakiś główny szef odpowiedzialny za sprawność fizyczną i on lubi żeglarstwo, to większość żołnierzy w wojsku będzie żeglować, nie? Bo takie będzie odgórne zalecenie. Ile w tym prawdy i limitu? I czy to się zmienia? I kiedy w ogóle, czy jest jakiś ustandaryzowany program wychowania fizycznego, który będzie zawierał elementy walki takiej wręcz dla całego wojska, a nie tylko dla wybranych tam jednostek? I tu cię pewnie zaskoczę, bo jeżeli chodzi o Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych, to w kwestii walki ja nie zrobiłem żadnej rewolucji, bo zawsze w szkole oficerskiej był nacisk na ten element. Tak? Zanim ja jeszcze przyszedłem jako podchorąży do szkoły, to były organizowane chociażby zawody w jiu-jitsu. Zajęcia, pamiętam, z walki bardzo dobrze, tam naprawdę duże zaangażowania, wiedza, umiejętności ludzi, którzy te zajęcia prowadzili, bardzo dobrze wspominam. To jest element, który u nas zawsze funkcjonował. Przeplatało się to oczywiście w taki specyficzny sposób z systemem walki, bo tutaj musimy rozgraniczyć to na jakby dwa kierunki. Z jednej strony mamy do czynienia ze sportem, a z drugiej tą walkę, że tak nazwę, bojową, gdzie tak naprawdę zupełnie inaczej będzie to wyglądało, bo założeniem naszego systemu walki w Bliskim Kontakcie jest to, żebyśmy bazowali głównie na czym? Jakie jest główne wyposażenie każdego żołnierza? Saperka. Coś więcej? Nóż, widelec, łyżka. Też można. Też można wykorzystać oczywiście. Zasobnie. Ale już bardziej zaawansowane wojsko? Nie, no generalnie jest żołnierz w szpeju, nie całym, czyli karabin. Dokładnie. Mundur, czyli mamy wyposażenie. Broń długą, broń krótką. I teraz... ja, przepraszam bardzo, ja tu zadaję pytanie. Okej, przepraszam. No. W takim razie, jeżeli chodzi o tą broń długą, broń krótką, no to naszym założeniem jest to, żeby żołnierz przede wszystkim pracował na broni. Jeżeli założysz ten wcześniej wspomniany szpej, dołożysz do tego trochę różnego rodzaju elementów sprzętu. Do tego masz te płyty, które też swoje ważą. I wiele innych, to wiadomo, też kwestie wielokrotnie indywidualne. Broń krótka, broń długa, hełm. I teraz masz podjąć walkę z kimś. Walcz. No i teraz spróbuj powalczyć jak brazylijskim, spróbuj powalczyć jak w MMA czy w innych dyscyplinach. To nie jest takie proste. Dlatego dla nas przede wszystkim broń, bo to jest nasze narzędzie pracy, które nam daje przewagę i szansę na przeżycie. A jeżeli już gdzieś popełnimy błąd, bo ja bardziej w tych kategoriach patrzę i dochodzi do wykorzystania siły fizycznej, to dążymy do tego, żeby zbudować dystans i wrócić do broni. Tutaj my nie traktujemy tego w kategoriach, że jak to czasem mamy okazję oglądać w różnego rodzaju filmach, odkładamy nóż, widelec, tak, karabinek, pistolet i zaczynamy walczyć. No tak to nie działa, tak. I teraz należy sobie wziąć jeszcze kolejną rzecz pod uwagę, że jeżeli ja dopuszczę w trakcie tej walki do tego, że chociażby dojdzie do zaboru broni, to później ryzyko jest też takie, że poza tym, że ja mogę stracić życie, zdrowie, to mam też kolegów, którzy też są zagrożeni. Nie? Dlatego też nasz system walki w Bliskim Kontakcie, bo tak się tak nazywa, zakłada troszeczkę inne rozwiązania niż sport. Oczywiście te dwie rzeczy mogą się bardzo dobrze uzupełniać, bo jest to zdecydowanie coś, co warto łączyć ze sobą. Natomiast jest też pewnego rodzaju minus. Jeżeli człowiek trenował całe życie jakąś dyscyplinę, jakiś sport walki tutaj w tym przypadku i nagle musi coś zrobić niezgodnie z regulaminem, z jakimiś tam zasadami, to jest mu się trudno przełamać. A te ciosy, kopnięcia niekoniecznie są sportowe. Tak? My mamy, niestety, może to nie zabrzmi za dobrze, ale mamy wyeliminować tego przeciwnika z walki, jeżeli doszło już do jakiejś sytuacji. Są jeszcze w wojsku takie, nie wiem, jak to nazwać, tory, czy takie, nie wiem, manekiny, jak się nieraz na filmach wisi, znaczy widzi, że wisi taki worek i leci ten żołnierz z tym karabinem, z bagnetem, chodzia i z kolby, i z tego bagnetu. Jest coś takiego jeszcze, czy już nie, wygląda? Nie, inaczej. Znacznie to inaczej wygląda, że masz podręcznik właśnie z dłoni chyba od komandora, tak? Tak jest. Też o tworzeniu tego mogę częściowo powiedzieć.
Bardzo proszę. Dziękuję. Ale teraz tak, bo byli tutaj różni żołnierze też, nie? I mówili... Proszę, prezentuję tutaj podręcznik. Byli tutaj różni żołnierze, nie? I mówili, że w wojsku jest tak zwany regulamin i nie zawsze się da na przykład coś takiego zrobić w wojsku, bo są regulaminy, nie? Druga sprawa jest też taka, że jest jak gdyby obawa o bezpieczeństwo żołnierza, a stany muszą się zgadzać, no bo jak ktoś złapie kontuzję i tak dalej, no to może iść sobie na chorobowe czy na coś tam, na L4 i go nie ma, nie? I tego się boją najbardziej dowódcy, żeby ci żołnierze nie trenowali, żeby się po prostu tam nie połamali albo żeby coś im się nie stało, nie? Jak to jest? Patrząc z tymi kategoriami, to na każdym etapie służby i w każdym możliwym szkoleniu mamy takie ryzyko. Bo na strzelaniach, na taktyce wszędzie może dojść do wypadku i tutaj tego często nie unikniemy. Natomiast jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego systemu, no to masz tutaj takie dosyć poważne instytucje jak Ministerstwo Obrony Narodowej, Sztab Generalny Wojska Polskiego, czyli ktoś gdzieś to zatwierdził, ktoś to wprowadził do użytkowania. Gdzieś się też spotkałem u ciebie w podcaście z tym, że ktoś opierał się na podręczniku, który już dawno nie obowiązuje. Tam właśnie były te kwestie walki bagnetem i tak dalej, i tak dalej. Tak. Był taki podręcznik i gdzieś tam w trakcie służby zespół autorski, który się składał z 4 oficerów. Pierwszy, który już tutaj wszyscy znają, czyli obecny komandor porucznik Kopeć, wtedy jeszcze kapitan, major Tarnawski, kapitan Greiner i co ciekawe obecny dowódca Grom, czyli wtedy jeszcze porucznik Mikusiak. To była grupa 4 oficerów, którzy podjęli wyzwanie stworzenia nowego programu do walki w bliskim kontakcie. Bazą główną do tego programu była już sprawdzona w walce z tego, co wszyscy wiedzą, tak, system izraelski Krav Maga. To była taka baza. Oczywiście nie jest to idealnie wzorowane, bo musieli to gdzieś tam w pewnym stopniu przeanalizować i dopasować do naszych potrzeb, naszego wojska. Natomiast duża baza właśnie jest z tego systemu. I jeszcze pamiętam za czasów podchorążego, właśnie z wcześniej wspomnianym porucznikiem Mikusiakiem, zaczynaliśmy trenować na tym systemie, który oni wtedy tworzyli. Też byliśmy jakby taką grupą testową. Można było sprawdzić te elementy, czy one faktycznie, czy będzie można je wykorzystać w boju. Oczywiście od tego czasu to wszystko też ewaluowało. To nie jest tak, że zatrzymasz się, podręcznik wprowadzisz na 30 lat i nic się nie zmieni. Tak? Więc tutaj, a który rok to był? Tu jest 2012, natomiast z tego, co pamiętam, to nawet wcześniej to było wprowadzane. Tak? Wiele rzeczy zostało niezmienne, natomiast sam tutaj wpisany autor podręcznika, komandor, mówi, że no już wypadałoby wprowadzić pewnego rodzaju zmiany. Co ciekawe, ty masz wersję taką już standardową, książkową, natomiast ja jeszcze kończąc kurs u wtedy jeszcze kapitana Kopcia i majora Tarnawskiego, dostałem wersję w segregatorze. Bo założenie autorów było takie, że jeżeli dana technika się nie sprawdzi, ktoś gdzieś znajdzie lepsze rozwiązanie, to autorzy zakładali to, że dana strona zostanie wymieniona i wprowadzona nowa technika. No dobrze. Ten pomysł niestety nie przeszedł, natomiast mówię, ta walka tak czy inaczej ewaluuje. Ci instruktorzy, którzy się tą walką zajmują w wojsku, to, że wprowadzisz pewnego rodzaju zmiany, jeżeli one są na korzyść, nikt moim zdaniem nie będzie rozliczał zawodnika, oficera danego czy podoficera szeregowego za to, że ta technika uległa zmianie. To zależy, jakiego masz dowódcę na sobie. No. Drogi panie. I teraz drugie moje pytanie. Też tutaj jeden mówił, że drogi Tomku, drogi Macieju, papier przyjmie wszystko. Możemy sobie tu na takie czary mary napisać, jak to wprowadzić w życie. Jak przekonać nieprzekonanych do tego, że coś takiego powinno być. Albo no tobie to z tego, co mówisz, nie sprawia trudności, nie? Bo jesteś w fajnym środowisku, w fajnej uczelni, trafiłeś na fajnych ludzi, którzy chcą się rozwijać, są pasjonatami i tak dalej. No ale są też jeszcze ośrodki, gdzie no nie każdemu jest po drodze z czymś takim, nie?
Ja powiem tak, ta instytucja, jak wiele innych tego typu dużych instytucji, wszędzie są ludzie. I tacy, każdy z innego środowiska, inne podejście do pewnych kwestii ma, więc różnie to jakby wygląda z tymi wcześniej wspomnianymi przełożonymi. Natomiast ze swojego doświadczenia wiem, że żeby coś wprowadzić często, coś nowego, bo to nie jest żadna nowość tutaj, to powinno funkcjonować. Natomiast jeżeli chcesz coś wprowadzić i jesteś konsekwentny, tak, wybierzesz sobie odpowiednią ścieżkę, przekonasz do siebie w pierwszej kolejności przełożonego, później za tym pójdą odpowiednie argumenty co do kwestii, którą chcesz również wprowadzić w wojsku, no to zazwyczaj ci przełożeni dają się przekonać. Oczywiście często się o tym nie mówi. Przełożony, jest takie powiedzenie, w szkolisz, dowodzisz, odpowiadasz. I to odpowiadasz jest bardzo istotne, z tego względu, że jeżeli coś z rzeczy, które ty wprowadzisz, okaże się nietrafione, albo dojdzie do jakiegoś wypadku, to kto poniesie odpowiedzialność poza tobą? Również ten przełożony, tak? Dlatego też przełożeni często się obawiają pewnych zmian w niektórych dziedzinach, no bo to wiąże się z ryzykiem, tak? Przykładem doskonałym jest chociażby kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu w czasie, kiedy powstawały nasze zawody. On nie wiedział, z czym się mierzy. Nie wiedział, co my planujemy zrobić. Ale zaufał nam z tego względu, że przez 2 lata jako sekcja walki bliskim kontakcie zrobiliśmy naprawdę dużo pracy dla Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. Daliśmy się poznać jako ludzie, którzy pracują, robią roboty profesjonalnie. No i nie było chyba sytuacji takiej, żeby gdzieś się na nas zawiódł i musiał przez nas miał jakieś nieprzyjemności. W związku z powyższym minęły te 2 lata. Podjął ryzyko, bo to jest dla niego ryzyko. No i zgodził się na to, żeby takie zawody zorganizować. Przekonał do tego rektora, komendanta i się zaczęło. To mówisz o tym roku 2014? 2014, to co zaczęliśmy współpracować. I tutaj była też śmieszna sytuacja. Siedzieliśmy razem przed matą i ja, bo wtedy eliminację realizowaliśmy na macie. Ja, kierownik zakładu, obok rektor i zaczęła się walka. Spojrzał tak na mnie z takie nerwy w oczach, mówi, czy to tak miało wyglądać. Już tam jeszcze jakiś przecinek się pojawił. Mówię, tak, zdecydowanie ten kierunek obraliśmy. No ale zawody skończyły się w fajnej atmosferze, tak. Przełożeni byli zadowoleni z efektów. No i dzięki temu rok później zorganizowaliśmy Mistrzostwa Wojska Polskiego, więc już szeroko. Bo pierwszy ten turniej, w którym nas wspierałeś, tak, bo tu za to dziękuję oczywiście w imieniu Akademii, bo tutaj dużo wsparcia było z twojej strony. A wiadomo, jak nowe projekty powstają, to tak różnie z tym wsparciem od ludzi bywa, nie? Ja się nie wypowiadam. Dlatego też mówię, o tym pamiętamy i tutaj też pamiętam naszą rozmowę. To było przy okazji chyba organizacji jakiejś gali. Tak, bo była gala we Wrocławiu, na której walczyliśmy. Dokładnie. I wy tam jeździliście po różnego rodzaju klubach, robiliście, my to nazywamy seminaria szkoleniowe. Ta. Niektórzy tam nazywają to treningami. W każdym razie u nas też gościliście. Pamiętam, że po tym seminarium, na którym chyba nawet było z 80 czy 100 osób. No był trening, sporo, żeśmy robili tak, jakiś, tak? To byłeś ty i Damian Milewski, dobrze tak, pamiętam? Tak, tak. Tam jeszcze miał być Mariusz Ciśliński, ale z jakichś powodów nie przyjechał. I po tym treningu pamiętam, że się spotkaliśmy i tutaj też troszeczkę szerzej popowiadałeś nam o tym, co się działo w Stanach, jak tam się podchodzi do zawodników MMA. I to też dało nam pewien szerszy obraz tego, w jakim kierunku możemy iść. No i później to wsparcie, które też od ciebie dostaliśmy, też miało znaczny wpływ w trakcie już zawodów. Telewizja zadziałała bardzo dobrze. Szkiełko działa zawsze. Dokładnie. Przełożonych. Dwa materiały, które mieliśmy w jednej z telewizji po 20 minut, no to było naprawdę duża rzecz. Tak? Bo byśmy tak naprawdę zrobili fajną imprezę, fajne zawody, ale nikt by o nich nie wiedział. A wtedy poszło to bardzo daleko, wiem, że oglądalność była duża. Dodatkowo też wsparcie jakieś tam inne mieliśmy od ciebie. No i dobra, a powiedz mi, bo wtedy odnośnie tych Stanów, nie, i tego żołnierza w armii amerykańskiej, bo to chodziło o to, że żołnierze w armii amerykańskiej mają swoją wewnętrzną ligę brazylijskiego jiu-jitsu, czy tam zawodnicy UFC są wspierani przez armię, albo niektórzy żołnierze walczą w UFC i to też jak gdyby napędza tą całą koniunkturę wojskowych i tak dalej. Czy myślisz, że coś takiego u nas też powoli wejdzie?
życie? No myślę, że kierunek mamy dobry, tak. Po gdzieś tam paru latach działania w oparciu o szkołę oficerską, tak, w naszych murach, spotkaliśmy się w Warszawie z przedstawicielami Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej. No i tam został nam przedstawiony projekt imprezy, która miałaby być na bazie tych naszych mistrzostw. Osobą odpowiedzialną był i dalej jest major Michał Tomczyk. Na początku z pewną obawą podchodziłem do współpracy, z tego względu, że no nie znasz człowieka, nie wiesz, czy to robi jednorazowo, później z tego na przykład zrezygnuje, bo to różne sytuacje mają miejsce. Natomiast tutaj w tym przypadku mówimy o człowieku z pasją. Tak? Robimy to, teraz będzie kolejna już gala organizowana w 30 na 31 marca i to jest chyba trzecia gala. Dodatkowo tutaj hasło takie przewodnie to walkę mamy we krwi. Gala jak się nazywa? Mistrzostwa Wojska Polskiego w walce o bliskim kontakcie, o Puchar Ministra Obrony Narodowej. No i tutaj takim hasłem przewodnim, tak jak wspomniałem, gali jest walkę mamy we krwi. I tutaj ranga tego przedsięwzięcia no, zupełnie inna. Jeżeli chodzi o poziom organizacji przez Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej, na czele właśnie tutaj w tym przypadku z majorem Tomczykiem, nieporównywalne. To jeżeli ktoś jest zainteresowany, polecam, powinny być dostępne filmy przede wszystkim z pierwszej gali, która odbyła się w Powidzu, gdzie chyba żadna gala nie miała takiej możliwości jak tam były, gdzie zawodnik wychodził z Herkulesa do oktagonu. Takie niespotykane sytuacje. Ameryka. Naprawdę. Idzie to w fajnym kierunku. Wsparcie mamy bardzo duże, więc myślę, że możliwe, że z czasem ten kierunek będzie taki, jak wspomniałeś. Że to wsparcie będzie duże dla zawodników, bo nie ukrywajmy, dla nas podstawowym jakby celem to jest to promowanie zawodnika, tak? Bo to są fantastyczni ludzie, którzy no, muszą, poza tym, że mają naprawdę dużo obowiązków związanych z służbą, to jeszcze znajdują czas na to, żeby trenować, żeby naprawdę robić znaczące wyniki i my jesteśmy od tego, żeby ich w tym wspierać. A przy okazji to uważam duża promocja Wojska Polskiego. A powiedz, taki zawodnik, żołnierz, on oprócz tego, że zostanie ten puchar, to jest jakoś jeszcze ekstra wynagradzany? Chociażby finansowo albo jakiś tam ma jakieś przywileje dodatkowe? Generalnie coraz z relacji zawodników mam informację, że coraz lepiej zaczyna to wyglądać. Duże wsparcie, obozy przygotowawcze, wiele rzeczy zaczyna być... Czyli ułatwiają mu. W mojej ocenie zaczyna się to poprawiać, o tak. Co do jakichś dodatkowych nagród, to tutaj przełożeni po powrocie zawodnika z mistrzostw za wyniki zazwyczaj nagradzają, tak? No bo to jest nawet zasadne. Ktoś robi coś ponad. Jeżeli ktoś trenował kiedyś sporty walki, a tym bardziej MMA, wie, jak dużo trzeba poświęcić, jak bardzo, no to najcięższa dyscyplina, jeżeli chodzi o sporty walki, tak, bo tu mamy walkę we wszystkich płaszczyznach, jest to najbardziej jakby zbliżone do tej realnej walki. To chyba jeszcze nie słyszałeś o karate tsunami. Słyszałem, nawet chyba miałem książkę w ręku, ale nie dałem rady przeczytać. Słuchaj, od 2014 roku trochę już czasu minęło i ty organizowałeś taką galę. Jakbyś miał porównać tamte czasy do właśnie tego, samo organizowanie gali jest ciężko, bo też tam uczestniczyłem w paru jakichś takich projektach i pod względem technicznym, zorganizacyjnym to jest, wiem, że to jest mega ciężkie, a ty jeszcze oprócz tego miałeś, no takie wiesz, musiałeś przekonać tych swoich przełożonych do tego, że to ma sens i to się wiesz, jakoś przyłoży, nie? Jakbyś to teraz porównał do tych pierwszych kroków, a do tego, co robicie teraz w marcu. Trzeba dalej walczyć, żeby przekonywać tych przełożonych, czy już jednak jest łatwiej, idzie to szybciej i sprawniej, że już wiedzą, o co chodzi? Na szczęście teraz to nie na moim poziomie się odbywa, bo jeżeli chodzi o przełożonych, no to ewentualnie major Tomczyk ma to zadanie, że jeżeli jest taka potrzeba, to
przekonuje, chociaż wydaje mi się, że tutaj dużo przekonywać nie trzeba. To ta impreza, jak każdy dobry produkt, sama się sprzedaje. Chyba nie ma bardziej medialnej dyscypliny u nas w Wojsku Polskim, jak właśnie to ta nasza walka w bliskim kontakcie. Chętnych przybywa, z tego co mówisz. Chętnych przybywa, poziom rośnie. I tutaj a propos poziomu, to też mieliśmy takie dosyć ciężkie początki, bo pamiętam, że jak chcieliśmy zorganizować turniej, zadałem zawodnikom sekcji pytanie, czy chcemy coś takiego zrobić. Ja nie będę robił żadnych zawodów dla siebie, tylko chcę wiedzieć, czy jest taka potrzeba, czy faktycznie będą chętni zawodnicy, bo to kosztuje dużo czasu, trzeba się napracować, nie chciałbym, żeby ten czas poszedł na marne. Zgłosiło się 50 zawodników, po czym dochodzimy do zawodów tydzień przed, mam ich 5. No to zaczynamy rozmawiać. Pamiętam, że rozmowy przeprowadziliśmy z zawodnikami, że no, deklarowaliście się, to warto by było do tematu podejść. Oni po prostu nie spodziewali się tego, że my to sfinalizujemy, że my to pierwszy turniej zorganizujemy. Każdy patrzył na to wszystko w sposób z niedowierzaniem, że to jest możliwe, żeby coś takiego w murach naszej uczelni się odbyło. No i koniec końców przy współpracy z Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu zorganizowaliśmy zawody. Chyba było tylko 35 zawodników tak naprawdę, którzy się mierzyli na macie, a w finałach w ringu. No ale wystarczyło do tego, żeby gdzieś tam te zawody rozpropagować i żeby wystartować w kolejnym roku z Mistrzostwami Wojska Polskiego. I to teraz wspominając jeszcze, bo wypada wspomnieć, że a propos tego Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, od samego początku w projekcie współpracuje ze mną plutonem Mariusz Janicki stamtąd, który tutaj bardzo mnie wspiera w kwestii takich wiedzy, tej merytoryki, jeżeli chodzi o MMA. Bo ja się wywodzę z judo, pewnej wiedzy tak na początku, na starcie nie miałem. Mariusz już miał kilka walk za sobą, łącznie z zawodowymi, więc miał też troszkę szersze spojrzenie na tego typu wydarzenia. I tak się akurat złożyło, że my się spotkaliśmy na jakiejś właśnie randori, czyli na tych sparingach w mieście. Powiedziałem mu, jaki mam pomysł. On bardzo się ucieszył, że coś takiego będzie realizowane i ustaliliśmy, że zrobimy to razem. No i poza tymi dużą grupą podchorążych oczywiście, bo tutaj bez nich nic by się nie odbyło. Ustaliliśmy, że będziemy współpracować i działać w ramach tych zawodów. No i od 2014 po dziś dzień z Mariuszem współpracujemy w dalszym ciągu. Wiele rzeczy dzięki niemu się odbywa, dużo mi podpowiada, no bo tutaj jest to, my się zawsze śmiejemy, człowiek od wszystkiego. No i jak MMA, mixed. Dokładnie. Miał między innymi walkę chociażby z jednym z braci Linkę, więc też znana postać, wiadomo, w środowisku. Kiedyś rozmawialiśmy przez telefon i no to już był dłuższy okres po tym 2014 roku i powiedziałeś coś takiego, że ci twoi podopieczni, którzy skończyli już uczelnię, poszli w Polskę i jest jak gdyby taki efekt zwrotny, że widać, że oni zaczynają uskuteczniać twoją wizję walki wręcz, nie? I no w zasadzie od 2014 roku minęło już 8 lat, nie? Czy to myślisz, że zaczyna się jak gdyby zbierać to, co tam zasiałeś wtedy? Że to jest namiastka tego? Powiem ci, że jeżeli chodzi o sekcję, nawet 2012, bo wtedy powstała. No to już to mamy jak gdyby ile studia? Trwają 5 lat, tak? 5 lat. No to mamy dwa rzuty jak gdyby. Nie, więcej było. Natomiast kwestia, jeżeli chodzi o współpracę, to jest jedna rzecz najważniejsza, to że my tej współpracy nie skończyliśmy na poziomie szkoły. My mamy bardzo dobry kontakt, czy oni dzwonią, czy ja dzwonię, zawsze ta współpraca, życzliwość jest w dwie strony. Potwierdzeniem chociażby tego, że współpracujemy, jest to, że przy okazji tworzenia naszego zespołu walki w bliskim kontakcie i specjalistycznych szkoleń strzeleckich, dwóch oficerów z jednostki ściągnęliśmy, którzy byli przedstawicielami tej sekcji jako podchorążowie. Czyli nie ma tak źle w tym wojsku, jak tu się czasami mówi. To jest wszystko kwestia punktu widzenia i podejścia. Tak, miałeś już ostatnio pana Jacka Pałkiewicza, dobrze pamiętam.
który jest mistrzem świata w optymizmie, z tego co pamiętam też, tak? Ja myślę, że w strefie medalowej też bym się tutaj łapał, jeżeli chodzi o optymizm, więc troszeczkę inne podejście do tego wszystkiego mam. Ja mam w życiu tak, że jeżeli coś mi nie pasuje, to albo to zmieniam, albo sobie zmieniam miejsce. Bo...